Dzień dobry, witam serdecznie, witam ponownie. To jest Telewizja w Realu 24. Ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i tak jak zapowiadałem wcześniej, łączymy się od razu z Krzysztofem Tołwińskim po drugiej stronie internetu. Witam serdecznie, panie ministrze. Krzysztof Tołwiński, Konfederacja. Witam panie redaktorze, witam szanownych naszych widzów. Będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o, no, moim zdaniem, i myślę, że pan Krzysztof podzieli moje zdanie, kryzysie, który już jest, nie nadciąga, tylko już jest. Ale zanim przejdziemy do tej rozmowy, przypominam, że możecie wspierać telewizję w Realu 24, jeśli uważacie, że to, co robimy, jest dobre. Numer konta jest właśnie na waszych ekranach. Zapraszam do wspierania niezależnej telewizji w Realu 24, bo tak naprawdę wy ją tworzycie, to dzięki wam nadajemy i dzięki wam alarmujemy polską opinię publiczną o tematy, które większość mediów nie chce zamieszczać na swojej antenie. Większość mediów nie chce o nich po prostu mówić. Zapraszam do wspierania telewizji w Realu 24. Zapraszam do wspierania również filmu Jasna Strona Nieba. Księża, którzy wygrali z SB na zrzutka.pl. Możecie wspierać ten dokument, nad którym pracujemy. Za każdą pomoc serdecznie dziękuję. Panie Krzysztofie, no mamy tą tarczę antykryzysową, która po przestudiowaniu ją wreszcie, powiem, że ona jest tak antykryzysowa, jak to, że dzisiaj jest plus 40 stopni w Warszawie. Tak ona jest antykryzysowa, jak pan to ocenia? Panie redaktorze, szanowni państwo, pozwólcie, zanim do tarczy antykryzysowej, którą też uważam plastycznie postaram się opisać, chciałem się przyłączyć do apelu, który pan redaktor, który przedstawiłeś. Widzicie państwo, na łamach między innymi Realu 24, że moja osoba, wielu zacnych występujących, myśmy ostrzegali już co najmniej od 1,5 roku, przed bardzo poważną zbliżającą się recesją, tak? I zwróćcie Państwo teraz uwagę, w mediach publicznych, które pompowane są naszymi środkami, naszymi pieniędzmi, nas jako Polaków, podatników, obywateli, tego nie można było usłyszeć. Oczywiście ten świat był w pełnych przedstawiany skowronkach, czyli manipulowany i wprowadzany nas w błąd, a będzie potężne teraz zderzenie się, ostre i to zderzenie się ze ścianą. I proszę Państwa, tutaj bardzo zdecydowanie wypowiem się. Nie ma znaczenia, czy to jakaś odmiana grypy, tak zwany koronawirus i tak dalej, z pełnymi jego nazwami, to nie miało znaczenia. Tak czy owak, w najbliższym czasie, obojętnie o jakim podłożu, wybuchłby poważny kryzys gospodarczo-społeczny, polityczny, oczywiście i recesja, o czym zresztą żeśmy, mówię, latami, miesiącami już mówili. Stąd tym bardziej wiele osób dzięki właśnie Realowi 24 i podobnym mediom jest na dzisiaj przynajmniej psychicznie przygotowanych i podbudowanych, a nie jest tak potężnym szoku, jak znakomita część społeczeństwa i tej władzy. I przechodzę. Władzę i oczywiście nie żałuję, społeczeństwa tak, bo szkoda, że się dali tak zmanipulować i nie wiedzą, co się dzieje. Ale mam nadzieję, że właśnie my rozjaśniamy ten mrok niewiedzy i pozwalamy chyba także, powinniśmy pozwolić, jak sobie dawać radę w tym czasie. Więc jeśli miałbym opisać tą tak zwaną tarczę antykryzysową, jestem militarystą, więc raczej tam różne znam porównania, ale jest to dla mnie taka fajna tarcza, one były kiedyś używane, tarcza ze słomy. No, dosyć ciekawe, bo ona znosi różnego typu naprężenia. Natomiast na tego typu zdarzenia, czyli po drugiej stronie groty, bełty, które są zaopatrzone w ogień, no jest niezwykle tarczą nieprzyjazną, niebezpieczną, bo zderzenie ognia i tego typu tarczy to się okaże, tak jak niektórzy twierdzą, że to jest to koło ratunkowe betonowe. Podobnie ta słomiana tarcza, która zapali się ogniem, który nas będzie palił jako całe społeczeństwo. Proszę Państwa, niestety tak to się skończy. Ja bardzo, bardzo krótko, panie redaktorze, do tego. Nasz budżet roczny 430 miliardów, zbilansowany, 430 parę niby tam zbilansowany i tak dalej. Teraz zwróćcie Państwo uwagę. Rząd wydaje 212 miliardów, czyli 50% budżetu rocznego. Nagle się te środki gdzieś tam znajdują, no nie? Oczywiście wszyscy wiemy, że są to pieniądze fałszywe, są to pieniądze, których nie ma na rynku, są to pieniądze tak zwane fałszywe, w cudzysłowie, w tym rozumieniu, ale po części to także odpowiada całości tego słowa. Pieniądze, które są nagle wpompowane, wdrukowane. I co myślimy, że tak to będzie bez konsekwencji?
że bez konsekwencji dla każdego z nas, dla każdego obywatela, pompowanie tego typu środków, że to się obędzie. Oczywiście musimy zwrócić uwagę recesja. Recesja światowa, recesja europejska, recesja w naszym państwie i w naszym najbliższym, mniejsza lub większa w naszym najbliższym obszarze. Przewiduję, że w mojej opinii ostatnio byłem na kilkudniowej wizycie po kilkunastu latach w Republice Białoruskiej, na Białorusi, na początku marca. Po prostu nie chciałem drażnić tych polskich służb i tam pseudopolskich, no nie, i tych całych władz, bo wiadomo, że jak tego typu ludzie utrzymują kontakty w ramach państw wschodnich, to zawsze są kłopoty. Zresztą jak od moich rozmówców już białoruskich się dowiedziałem, jakaś tam nota MSZ-u ze względu na moją skromną osobę, że tam się znalazłem w Mińsku na Białorusi, jakaś poszła. Na szczęście Białorusini normalnie się zachowali i po prostu nie byłem tak zwanie deportowany, a chyba władze obecnie panujące w Polsce sobie tego życzyły, ale przewidują, że państwa właśnie, i wcale nie poprzez tak zwane zapóźnienie, jakby niektórzy chcieli sobie tłumaczyć, ale że państwa znajdujące się na wschodzie, łącznie z Federacją Rosyjską, zresztą widzimy po reakcjach, po pomocy, którą Federacja Rosyjska udziela innym państwom. Ostatnio słyszałem, że także odpowiednie transporty pomocy dotarły do Stanów Zjednoczonych. Jak widać, potrafią się zachować i nie obrażają, że te państwa sobie poradzą. Gorzej będzie w obszarze, w którym my się znajdujemy, czyli po pierwsze Unii Europejskiej, która, jak wszyscy widzimy, no proszę państwa, jesteśmy w jakimś niby bezpiecznej konfiguracji, jak nam mówiono. Ja uważam, że równie bezpieczne jest NATO, jak i Unia Europejska z punktu widzenia gospodarczego i społecznego. I co się okazuje? Oczywiście pierwszy kryzys to był kryzys migracyjny, gdzie Unia wyraźnie sobie po prostu nie była przygotowana do tych wyzwań, żeby nie było, że jestem jakimś zadeklarowanym przeciwnikiem Unii Europejskiej. Wprost przeciwnie, uważam, że jeśli się nie ma pomysłów, jeżeli polscy politycy, obojętnie jacy, czy ta grupa trzymająca władzę, czy ci, którzy próbują jeszcze znaleźć nowe rozwiązania, projekty, skoro na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze racjonalnych, alternatywnych rozwiązań w stosunku do Unii Europejskiej, no to trzeba się starać realnie funkcjonować w tym, no i zwrócić uwagę, oczywiście przygotowując te warianty alternatywne, i zwrócić uwagę, że jesteśmy niezwykle powiązani. No jeżeli, proszę państwa, obecny system gospodarczy Polski jest związany 30 w sposób bezpośredni, a w sposób pośredni 30 kilka procent do 40% z największą gospodarką unijną, czyli z gospodarką niemiecką, tak? No to, proszę państwa, musimy zdawać sobie sprawę z zagrożenia. Oczywiście znajdą ci, no tak, się cieszą, że Unia Europejska jest niewydolna, przeżywa kłopoty. Oczywiście tak, dusza moja także może się cieszyć, ale mózg na pewno nie, bo trzeba na to racjonalnie patrzeć. W związku z tym mamy dodatkowe to otoczenie bardzo negatywne dla naszego państwa, bez względu na szereg lub pasmo popełnianych błędów przez ten rząd i poprzednie rządy, bo to, z czym mamy dzisiaj do czynienia z tym zdarzeniem, jest tylko konsekwencją wieloletnich zaniedbań, a tak naprawdę chyba całego kształtu i typu państwowości, który ukształtował się nam po 1989 roku. W związku z tym no problemy Unii Europejskiej, ja uważam, że będą bardzo poważne. Jeszcze raz zwracam uwagę, przy recesji, przy inflacji, na pewno w naszym państwie i wielu innych państwach, inflacji dwucyfrowej, a na pewno w szeregu różnych asortymentów, do których zaliczyłbym także żywność. I to jest nieuniknione. Nawet strona rządowa tego, zobaczcie, przy swojej propagandzie, przy tego typu ładowaniu naszych pieniędzy w ogłupianie nas, nawet tego nie ukrywa. W związku z tym no, musimy zdawać sobie sprawę, że czeka nas bardzo, bardzo ciężki okres, ale także okres, uważam, nieuniknionych przesileń i przewartościowań oraz przeładowań. I teraz powstaje pytanie, czy ta część polskich
polskiej elity. Ja nie mówię, że nie nazywam polską elitą, broń Boże, tej grupy trzymającej władzę, czy w opozycji, czy tam rządzącej, a na pewno znakomita większość nie należy tego określić, ale mówię, każdy naród, ja jestem oczywiście za społeczeństwem, jestem przeciw egalitaryzmowi. Pan Bóg nic nie stworzył równego, wszystko jest hierarchia i tak dalej, zresztą jako konserwatysta rzeczą jest naturalną, jestem za społeczeństwem elitarnym. Więc polska elita, tak czy owak, ona po prostu jest, to jest odpowiedzialny sprzedawca, to jest inżynier, konstruktor, to jest także część polityków, część profesury, uważam, nie za wielka może, ale do niej się zalicza, więc stoją przed nami bardzo poważne wyzwania. Panie doktorze, ja opisałem jak gdyby otoczenie, rozumiem, czekam na pytania. Nie, no oczywiście będą pytania, bo pytań jest mnóstwo. Panie ministrze, to jest taka kwestia pierwsza. Słucham premiera, który mówi o tak zwanej tarczy antykryzysowej. Jaka to jest kryzysowa tarcza, jeśli się ta tak zwana tarcza antykryzysowa po prostu robi wszystko, żeby zabić przedsiębiorczość w Polsce, żeby przedsiębiorcy gremialnie bankrutowali, bo to do tego się, do tego tak kończyć będą te plany, które rząd przedstawia. I jeszcze do tego jedno pytanie. Przez ostatnie tydzień lub dwa wyśmiewałem pana marszałka Senatu, ponieważ wyjechał sobie do Włoch, gdzie tam wiemy, co się dzieje. Nie powiedział tego nikomu, ale z drugiej strony Senat przegłosował poprawki, które no, nadawały więcej sensu do tej tarczy antykryzysowej. Sejm wszystkie poprawki odrzucił. Co się dzieje? Dlaczego obecna władza pcha przedsiębiorców i co za tym idzie całą Polskę, wszystkich Polaków, do katastrofy? Panie doktorze, szanowni państwo, to z czym mamy obecnie do czynienia jest konsekwencją jak gdyby tylko decyzji, stylu zarządzania i podjętych decyzji znacznie wcześniej, tak? Jeżeli myśmy stali się państwem, które w wielu wskaźnikach, między innymi jest tak zwana stopa inwestycji, myśmy osiągnęli najgorsze wskaźniki w całej Unii Europejskiej i także w naszym rozwoju po 1989 roku najgorsze dotychczas wskaźniki. Oczywiście wszystko szło pod tak zwaną pseudopolitykę, czyli za wszelką cenę wygrywać wybory i tak dalej. Jestem polskim politykiem. Nie za wszelką cenę wygrywa się wybory, nie zawsze się rządzi i nie z każdym, i nie w każdych okolicznościach. Politycy muszą to zrozumieć, no nie? Skąd jest taki neobolszewicki, zresztą władza Prawa i Sprawiedliwości dla mnie jest osobiście neobolszewią, skąd jest taki neobolszewicki pęd do władzy? Więc dzisiaj to są także skutki tej polityki, tego kryptosocjalizmu, socjalizmu, które wprowadzili, rozdawnictwa i zdegenerowania rynku pracy. Oduczenia ludzi, że pieniądze biorą się z roboty, z pracy, a nie gdzieś z jakiegoś mitycznego państwa, a tak naprawdę jeden drugiemu wyciąga ręce w kieszeni. W związku z tym ja się wcale nie dziwię, że pan Morawiecki, który jest niby historykiem, wątpię, ja nie jestem magistrem historii, raczej duszą jestem historykiem, wątpię więc, że jest historykiem. Podobno jest jakimś bankowcem, tym bardziej wątpię w to, bo określone kariery, jestem także rocznik 68, wiem jak pod koniec lat 90. i kto lub jakie instytucje projektowały i nagle przypadkiem nikt się nie znajduje na tego typu pozycji w bankach. Wyławiano odpowiednich ludzi w tamtym okresie, zresztą w Prawie i Sprawiedliwości wielu parlamentarzystom, którzy mnie pytali, to były lata, początek 2015-16, gdy z nimi jeszcze rozmawiałem, to wygłaszałem swój pogląd, więc się nie dziwię, że człowiek jest w szoku, zszokowany, jak całe to towarzystwo obecnie trzymające władzę. Zauważcie państwo, oni po prostu nie wiedzą, co robią, nie wiedzą, co czynią, oni są w potężnym szoku i nie chodzi mi tylko o sprawy finansowe, ale o dezorganizację państwa polskiego, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia. I uprzedzam nas wszystkich, że więcej niestety będzie nieszczęść, dramatów i umrze Polaków ze względu na zdezorganizowany właśnie system ochrony zdrowia, a i tak nie mieliśmy do tej pory systemu, który nam gwarantował bezpieczeństwo to zdrowotne ze względu na wydolność tego systemu,
Ja rozmawiam z wieloma lekarzami. To jest potężny dramat, to co się dzieje. Więc towarzystwo rządzące, grupa trzymająca władzę, i tak naprawdę my nie wiemy, kto trzyma w Polsce władzę, tak? Pan, który ma określony wiek i bardzo poważne choroby, który jest niby posłem i za nic nie odpowiada, to towarzystwo, które się gnieździ na Nowogrodzkiej wokół tego pana, jest jakiś także premier, no to już go opisałem, jest podobno i prezydent, no to jeszcze bardziej groteskowa postać, szczególnie gdy go widzimy, jak to się nam zaperzy i tak dalej, nie wie w konsekwencji o czym mówi. Więc bardzo źle ta sytuacja wygląda. W związku z tym ja apeluję do wszystkich, miejmy bardzo, to nie znaczy, że ja podważam, to nie znaczy, że prowadzę do anarchii, bo to jest najgorszy w tym chaosie, który już i tak jest, ale miejmy bardzo ograniczone zaufanie do struktur rządowych władzy, co nie oznacza, że do służb, bo uważam, w jakimkolwiek by polskie poszczególne instytucje, służby nie były, na pewno robią i będą, to są porządni Polacy i będą na miarę swoich możliwości robić to, co jest możliwe. Przy okazji pokazuję jedną rzecz. Proszę Państwa, w Polsce byłem wójtem gminy. Wiem, co to jest obrona cywilna. Zwróćcie Państwo uwagę. W tak kryzysowym momencie obrona cywilna, za którą wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, a powierzona jest między innymi samorządom, no i państwu, urzędom także wojewódzkim i tak dalej, w ogóle w Polsce nie funkcjonuje. O czym ludzie, którzy znają się w tym temacie, przestrzegali. W związku z tym wcale mnie to nie dziwi. Z całym tym pakietem, który no, na czym polega? No faktycznie pomoc jest nieunikniona, tak? Jakaś powiedzmy finansowa. To jest kwestia tylko w jaki sposób ona winna być rozdysponowana. Natomiast każde pozostałe działanie, które no tak jak wspomniane te wczorajsze bodajże głosowania, ja po prostu nie słucham, nie oglądam tych reżimowych mediów, bo nie chcę być ogłupiany, no po prostu nie ma potrzeby. Proszę Państwa, ja nie jestem przez to uboższy wiedzę o świecie, jeżeli reżimówki nie oglądam i tych durniów po prostu nie słucham, no nie? To chyba jest jasne i zresztą polecam Państwu, będziecie lepiej się czuli. Natomiast no, problem tutaj będzie polegał takim, że ta władza, znam to nieźle towarzystwo, przez 10 lat walczyłem o Prawo i Sprawiedliwość w opozycji, znam ich mentalność. W związku z tym, jeśli to towarzystwo poszło w kierunku neobolszewickim, według mnie stuprocentowo poszło, zadatki zresztą zawsze miało, to wcale mnie nie dziwi, że są aż tak zaparci za wszelką cenę utrzymać tą bezsensownie, no nie, bo i tak jej nie utrzymają. W roku 2020 władzę stracą. To jest piękny rok stulecia walki z bolszewizmem z 1920 roku, a w 2020 skończymy z neobolszewizmem. Dla mnie to jest jasne. Ja już to nie mówię dzisiaj, nie mówię teraz, w marcu. Jak ktoś pamięta, zresztą w trakcie prawyborów Konfederacji. No dobrze, panie ministrze, no bo mamy na pewno, czy inaczej, nowe rozdanie na rynku politycznym się szykuje, no bo jeśli rzeczywiście, jak widzę, bardzo zdeterminowany jest premier Morawiecki, żeby walczyć, żeby zniszczyć przedsiębiorców w Polsce, no to jego czas jest bliski. No chyba, że coś jest jeszcze innego, o czym rząd nam nie mówi, bo mamy dane, po 4 tygodniach, powiedzmy, takiego prawie 4 tygodniach takiego zamknięcia, no ja przepraszam, ale te dane, które są, to nie jest epidemia. To fakt. Zgadzam się, panie redaktorze. Natomiast rozumiem, pan mnie dociska bardzo konkretnie. 212 miliardów, zwróćcie państwo uwagę, 70,5 miliarda banki, to nie są chyba przedsiębiorcy, tak? A wprost przeciwnie. System bankowy oczywiście jest niezbędny. W każdym państwie winien być. Natomiast patologiczny, z którym mamy my do czynienia, i to przedsiębiorcy wszyscy poświadczą, łącznie z frankowiczami i tak dalej, łącznie z lichwą, która się tutaj odbywa, jest, on przeżle te pieniądze, tak? To 70 miliardów. Tak zwane roboty publiczne, prace publiczne, inwestycje publiczne, nie wiemy nawet dokładnie o co chodzi, kolejne 30 miliardów, mamy 100 miliardów. Połowa już niby z tego. Pomoc pracownikom, no coś tam z punktu widzenia przeciętnego obywatela faktycznie może być. Następnie mamy ten pakiet pomoc przedsiębiorcom, tak? 70 miliardów.
No i teraz, kochani, faktycznie z tego, gdyby to racjonalnie było zagospodarowane, jest to spora kwota. Zresztą każdy pieniądz, każda złotówka w tak trudnym okresie, jeżeli mądrze jest na wojnie. Ja bardzo się cieszę, że wielu przywódców państw mówi, że jesteśmy na wojnie. Tak. Nie dlatego, że jestem militarystą i w ogóle ta frontowa terminologia jest mi immamentna, jest jak gdyby składową mojej osobowości, tylko dlatego, że jest to prawdziwy obraz rzeczywistości. Tak, znaleźliśmy się na dosyć dziwnej wojnie, na dosyć dziwnej linii frontu. W związku z tym każde środki dzisiaj, jeżeli są racjonalnie zagospodarowane, są pozytywne. Natomiast jeszcze raz, proszę Państwa, trudno się w ogóle do tej tak zwanej tarczy antykryzysowej odnosić. Dlaczego? Bo jest to gra spanikowanego, nieudacznego, antypolskiego rządu od samego początku. Zresztą ja się wcale nie dziwię, że oni żadnych poprawek nie są czuli, nie przyjmują. Szczerze mówiąc, tak naprawdę nie dziwię się i to dobrze, bo będą ponosić stuprocentową za to odpowiedzialność. I uwierzcie mi Państwo, że dzisiaj jakiekolwiek racjonalne projekty, rozwiązania, które są, Polacy mają i faktycznie lekko by poprawiły nawet tą nieudaczność rządową, i tak zostaną zniwelowane przez tego typu, powiedzmy, falangowe działanie rządu, z którym dzisiaj mamy do czynienia. Powiedzmy sobie też szczerze, powierzając los takiej, a nie innej ekipie, i to nie tak dawno, zobaczcie, na jesieni ubiegłego roku, szczerze mówiąc, podpisaliśmy na siebie wyrok, przedsiębiorcy także. Prosiliśmy, mówiliśmy, jak można neobolszewickiej władzy ufać. Jak można? To wszystko było widać. Po kilku latach zarządzania Prawa i Sprawiedliwości to było widoczne. Więc dzisiaj przychodzi nam, no niestety, ponosić tego konsekwencje. Natomiast ostatnia, jak gdyby, uwaga do czegoś takiego, proszę Państwa. Tak czy owak, po tym wszystkim i w trakcie tego wszystkiego Rzeczpospolitą Polskę, to nie są górnolotne słowa, autentycznie, będzie trzeba odbudować, bo to państwo jest zniszczone w każdym, wzdłuż i wstrzeż, w każdym jak gdyby swoim przedziale. Chcąc dalej istnieć, utrzymać Polską, naszą państwowość, jako naród, jako Polacy, mieć swoją państwowość, no proszę Państwa, będziemy musieli wyłożyć bardzo potężny wysiłek. I ostatnia uwaga. Za te 212 miliardów, każdą złotówkę tych pieniędzy, pustych, które dzisiaj się wydrukuje, kto zapłaci? Nie zapłacą ci, którzy żyją z socjalu. Nie zapłacą urzędnicy, nie zapłacą politycy. Zapłacą ci, którzy ciężko pracują. Przedsiębiorcy, rolnicy, ci, którzy w ogóle wytwarzają cokolwiek w tym państwie. Jesteśmy na żywo w Realu 24. Krzysztof Tobiński, Konfederacja, jest moim i Państwa gościem. Kolejne pytanie. No dobrze, no tutaj jest coś takiego, muszę o to zadać. To co powinien rząd zrobić, żeby obronić Polskę przed no, tym, co już jest i co będzie jeszcze gorsze? Bardzo szczerze, proszę Państwa, ten rząd nic nie jest w stanie zrobić. Ja naprawdę nie żartuję, przecież tak samo ponoszę konsekwencje. Tak samo dotyczy to mojej osobistej głowy i każdego z nas, każdego z Polaków. Ten rząd, on jest tak już uwikłany, że moim zdaniem, cokolwiek, zresztą, proszę Państwa, podstawowa jak gdyby determinant, tak? Mówiąc polski rząd, to kogo mamy na myśli? Premiera, który no nie wie, czy jest premierem i czyje on polecenia wykonuje. No prezydenta, którego także nie ma. Co to znaczy polski rząd, no nie? Jak oni, proszę Państwa, najlepiej to widać na tak zwanych tych wyborach. Jakie wybory? Komu się przyśniły wybory w tak dramatycznej sytuacji, nie tylko zdrowotnej, ale także gospodarczej? To nikomu nie jest potrzebne, proszę Państwa. My naprawdę w tym czasie jesteśmy w stanie zaufać panu Dudzie i tolerować jego niebyt, bo to nic nie przeszkadza, czy on był, czy nie był, jakież to ma najmniejsze znaczenie przez te kilka miesięcy, dopóki faktycznie nie zaistnieją warunki do tego, żeby, jeśli jesteśmy państwem i chcemy być państwem demokratycznym, żeby zaistniały wybory. Ale co się okazuje?
I to, szanowni państwo, panie redaktorze, ja mówię to z autopsji, z rozmów, może nie bezpośrednich, ale przez trzecią osobę i trochę bezpośrednich, z tą grupą obecnie trzymającą władzę. Oni są przerażeni i to oni zwalają winę na tego pana z Nowogrodzkiej. Zresztą to gdzieś i w mediach słyszałem, a to informacja moja sprzed 2 dni, że są na tyle zdeterminowani do tych wyborów, że komisje wyborcze, i teraz naprawdę jako były samorządowiec, wójt, wicemarszałek, nie wyobrażam sobie normalnego samorządowca, który dzisiaj włączyłby się w wybory te prezydenckie i sobie na to pozwolił. Dokładnie, proszę nawet, nie narażajcie ludzi, czyli szkolenia, komisje i tak dalej. A oni są zdeterminowani obsadzić jak coś to wojskiem te komisje. No proszę państwa, takiego odlotu to po prostu dawno nie było. I też przypominam, że tam jest 300 tysięcy, wojska mamy tam niecałe i tak dalej, jakieś 100 tysięcy, no i z tymi dzieciakami z WOT-u jeszcze kilkanaście może by się nazbierało, więc jest to niemożliwe. Więc pokazuje, obrazuje teraz sprawę wyborów do tego, że ten rząd naprawdę nie jest w stanie nic już racjonalnego zrobić. Oczywiście ja nie mówię, że to są ludzie złej woli. Ja tylko stwierdzam, że to są ludzie niekompetentni, bez umiejętności, czyści partyjniacy, czyli mózgi mają ograniczone, bo nie wiedzą, nauczyli się tak. Nie wiedzą przed kim. Trzymają wszyscy linię partyjną. O, to nie dotyczy tylko PiS-u, także pozostałych. W związku z tym przyzwoitość, jakiekolwiek zasady, wolne myślenie, u tych ludzi jest wyeliminowane. W związku z tym, panie jeszcze raz redaktorze, przestrzegam wszystkich przed niemożnością i nie wynikającą ze złej woli, tylko z takich, a nie innych uwarunkowań tej grupy obecnie trzymającej władzę, czy jak chcemy nazywać tak zwanego tego rządu. No dobrze, zajmiemy się teraz rolnictwem na chwilę. Jak rolnictwo to przyjmuje? Może inaczej, zanim stricte rolnictwo, to powiązane rzeczy. Supermarkety działają. Supermarketów się nie zamyka. Supermarkety od czasu tego wszystkiego, no, zarabiają konkretne pieniądze. Oczywiście podatki nie płacą, podatków nie płacą w Polsce, więc jak pan to skomentuje? Tak jest. Proszę Państwa, zacznę też od szerokiego zaplecza. Fundacja Amerykańska Globalne Finanse Zintegrowane robiła badania 2013-2012. Amerykańska, tu podobno to są autorytety, dla mnie oczywiście nie, no ale proszę Państwa, skoro ogólnie jest tak przyjęte, to podaję. Więc robiła badania na temat właśnie transferu środków z poszczególnych państw w świecie. Wyobraźcie sobie Państwo, że w czołówce państw najbardziej, gdzie transfer następuje, O, halo, jesteśmy? Halo, halo. Chyba straciliśmy coś. Halo, halo, w takim razie jesteśmy na żywo. Krzysztof Towiński był naszym gościem. Mam nadzieję, że zaraz się znowu połączymy. Halo, halo, dobrze, spróbujemy. No, połączenie było bardzo dobre, nie wiem co się stało. Będziemy dzwonić, może po prostu coś się wydarzyło z laptopem, więc w takim razie próbuję was zająć przez tę chwilę. Jesteśmy cały czas na żywo w Radio 24. Naszym gościem do tej pory był Krzysztof Towiński z Konfederacji. Rozmawialiśmy o tej sytuacji. Może fakt tego, że tak mocno pan Krzysztof mówił na temat tego, co robi rząd albo czego nie robi, sprawił, że internet nam się wyłączył. Miejmy nadzieję, że zaraz wrócimy. Miejmy nadzieję, że za chwileczkę będziemy mogli ponownie wrócić do tej rozmowy, ciekawej bardzo rozmowy. Dzisiaj jeszcze w naszym programie bardzo dużo ciekawych rzeczy, przede wszystkim po 16:00 będziemy również, pan redaktor Wróblewski się pojawi na naszej antenie, będziemy dyskutowali na temat tego, co właśnie, jeśli chodzi o przedsiębiorców. Po 18:00 zaczynamy tak zwany cykl programów koronawirus i przedsiębiorcy, jak bronić się przed upadkiem w tym ciężkim czasie. Krzysztof Oppenheim będzie moim gościem, będziemy dyskutować o tym i zapowiadam już szereg programów na ten temat, które to będą właśnie opowiadały, zachęcały przedsiębiorców do sięgnięcia po porady, do sięgnięcia po pomoc dla tych, którzy po prostu będą ich potrzebować, bo to już nie ulega żadnej wątpliwości, że niestety będzie potrzeba. No po prostu zwyczajnie
prosić o pomoc nie rządu, bo tutaj jak wynika z tego, co się dzieje, nie rządu, po prostu rząd na pewno nie pomoże przedsiębiorcom i zapowiada się naprawdę głęboki kryzys, bo to już wiemy. Wczoraj, jak wiecie, dokładnie odrzucono wszystkie poprawki, te dobre poprawki, które w Senacie senatorzy uchwalili. Rzecz niesamowita. Po prostu. No powiem, nie dzieje się dobrze. Powiem, nie dzieje się dobrze. Nie wiem, co ta tarcza antykryzysowa, którą powiedział przed chwilą, na początku naszego spotkania Krzysztof Tołwiński, ta tarcza antykryzysowa, to jest tarcza ze słomy. Halo, jesteśmy ponownie, Krzysztof Tak, Tołwiński, słyszymy cię? przepraszam, słuchajcie, no jest to Podlasie. Pamiętajcie, to nie jest centrum Rzeczpospolitej, więc problemy z siecią mamy. Ale No okej, niestety. zagadałem, wracamy, Krzysztof Tak, Tołwiński ponownie. Proszę pięknie, bardzo, panie dobrze. Krzysztofie. Więc skończę. Zintegrowane finanse globalne, badania tej fundacji 2003-2012, transfer środków państwa z poszczególnych państw. My jesteśmy w czołówce. To się odbywa, największe dojenie tego państwa, największy transfer. I wówczas była to kwota 86 miliardów dolarów za tamten okres. Przyjmujmy, to jest tak leci rocznie około 9 lat, około 10 miliardów złotych. Proszę Państwa, ale przypominam, to do 2012, wspomniane przez pana redaktora, sieciówki, które zobaczcie od tej pory, jaką mają, jesteśmy w 2020 roku, jaką mają pozycję, ale nie tylko, tam banki i tak dalej. Transfer więc możemy teraz określić, że jest rok do roku około 20 miliardów złotych, po prostu jest wyparowanych pieniędzy, może i lepiej nawet, bo to jeśli fundacja amerykańska podawała, to ona akurat no, też prawdopodobnie wszystkiego nie zliczyła, ale to są twarde, oficjalne dane. W związku z tym jesteśmy państwem wyjątkowo krojonym. Wyjątkowo okradanym. I zobaczcie, żadna władza do tej pory nic jak gdyby nie zablokowała, a wprost przeciwnie, stoi na straży tego. I wracamy właśnie do sieciówek. Ja zrobiłem taki materiał, kto zarobi na tej odmianie grypy, na tym wirusie. Oczywiście, zwróćcie Państwo uwagę, sami byliście świadkami, uczestnikami potężnych zakupów w sieciówkach. Oczywiście zwróćcie Państwo uwagę, jakie były obroty, są i po prostu będą, bośmy zmonopolizowali i oddali handel. I tylko przypominam, dane za 2000 ubiegły rok, 19 nie są jeszcze, bo CIT, podatek dochodowy, ale przy obrotach powyżej 50 miliardów Biedronka, która i tak najwięcej zapłaciła, to zapłaciła bodajże 510 milionów złotych. To stanowiło 1%, kochani, przychodu. Lidl, który miał obroty 16 z kawałkiem miliarda, po prostu złotówki nam nie zapłacił. Jeszcze się śmiał, że płaci podatek i za pracowników ZUS. Jakby to była, proszę Państwa, nowum i łaska. Ale o czym to świadczy? Bo to można, wiecie, ja z bólem to opisuję, szczególnie jak warto, teraz mamy, część ma osób bardzo dużo czasu. Ja polecam książkę, to są Kroniki Polskie, Czasy Saskie i tu są opisane przyczyny upadku imperium. Pierwszej Rzeczpospolitej, bo byliśmy wspaniałym państwem, wspaniałym imperium. Jedną z tych przyczyn, a nawet zasadniczą, ja twierdzę, to był upadek handlu. Oddanie handlu. Zmanipulowanie handlu, czyli totalne osłabienie gospodarcze. Kto ma handel, ten decyduje o rynku. Skoro nie mamy handlu, to Polacy nie mają rynku, mają atrapę i mamy, kochani, tego fikcję. Więc tutaj widzimy wyraźnie, kto na tym zarabia i zarobi, jak można do tego dopuścić. I przypomnę jedną bardzo ważną rzecz, o której mówię i którą może my w Konfederacji nie do końca jak gdyby zauważamy, bo taki a priori żeśmy sobie przyjęli, że żadnych podatków, czy tam tych nowych zwiększonych. Proszę Państwa, ja jestem zwolennikiem normalnego państwa, państwa konserwatywnego. Podatki są potężnym narzędziem. Nie ma państwa bez podatków i są narzędziem, ale mądrych, racjonalnych podatków. I pisiorski podatek handlowy tak zwany, od sieci, który zobaczcie, nawet Unia nie kwestionowała, oni sami dali do arbitrażu, nawet Unia przyznała, że ten podatek powinien być wprowadzony. Kilka miliardów złotych wszystkich sieciówek, nieudaczny podatek, w ogóle fatalny, tak jak całe rządzenie PiS-u i podobnie i ten podatek, ale kilka miliardów spowodowałby, żeby wpłynęło do budżetu i co? I zobaczcie, pod szczególną ochroną ten taki pronarodowy niby, prokatolicki rząd, który tak się przynajmniej w swoich mediach tych reżimowych za nasze publiczne pieniądze przedstawia,
I zwróćcie Państwo uwagę, ten rząd stoi na straży, żeby ci bandyci w walizach wywozili ciężko nasze zapracowane pieniądze i jeszcze w tych sieciówkach. Co żeście Państwo ostatnio zakupili? Ile trucizny? Zwróćcie Państwo na to uwagę. A przecież ta każda choroba, łącznie z tą odmianą grypy, atakuje osłabione organizmy, osłabiony układ odpornościowy, tak zwany układ immunologiczny. A podstawą osłabienia tego układu odpornościowego są warunki, w jakich przebywamy i żywność, no nie? No właśnie. Jeszcze o rolnikach chciałem porozmawiać. Jak rolnicy, polscy rolnicy, bo pan jest przedstawicielem, liderem środowisk rolniczych, jak przygotowują się na to, albo jak reagują na to, co się dzieje? Znaczy, proszę Państwa, w układzie państwowości i całej polityki rolnej, to żaden z biednych gospodarzy, a nawet spółdzielnie wielkie mleczarskie, zrzeszenia, grupy rolników, nie są w stanie jak gdyby na nic wpłynąć, na nic zadziałać, bo to są potężne walce, skutki, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, podobnie jak w całej gospodarce. Przypominam jedno. Nakłady, proszę Państwa, z budżetu państwa w Polsce na rolnictwo, z budżetu tak zwanego krajowego, unijne środki jakieś są w Polsce zmarnotrawione, rozdane, ptaszki, nie wiadomo co, goście w Warszawie są, biorą tego gdzieś, nie wiadomo, w innych państwach i biorą pieniądze, te tak zwane dopłaty obszarowe. Najbardziej niewydolny, najbardziej antykonsumencki, antyobywatelski, antypaństwowy ten mechanizm, jakim są te dopłaty tak zwane rolniczo-obszarowe. Gejszeft totalny, który w normalnym państwie trzeba będzie zmienić, zlikwidować. To jest chyba rzeczą naturalną. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że z budżetu krajowego w rankingu państw europejskich Polska czasami lekko wyprzedza nakładów na rolnictwo. Jeśli chcemy mieć suwerenność żywnościową, to trzeba pamiętać, że to kosztuje, a teraz każdy obywatel za te zaniedbania, każdy konsument, każdy Polak zapłaci, że suwerenność żywnościowa kosztuje. My niejednokrotnie jesteśmy albo przed, albo za, na samym końcu z Rumunią. Wrócę krótko do modelu rolnictwa, modelu Republiki Białoruskiej, mleczarstwa, proszę Państwa, powalające znów, potęga, potęga. W Polsce z dopłatami, tymi unijnymi, tam te różne rzeczy, to krusy i tak dalej, to nakłady z PKB, w stosunku do PKB w granicach 3 z kawałkiem procent. Natomiast wyobraźcie sobie, że w takim państwie, które jest potęgą rolniczą, ja nie mówię, że to jest wszystko dobrze. To jest 16% PKB. Sukces rolnictwa, a ewidentny w mleczarstwie, to jest, będę robił o tym materiał i uważam, że w Realu powinniśmy też o tym w odpowiednim już czasie porozmawiać. Ja nie wiem, czy on jest trwały, nieważne. Tylko ja pokazuję, jaki stosunek i jak dzisiaj rolnictwo białoruskie i społeczeństwo białoruskie pod względem bezpieczeństwa żywnościowego da sobie radę. My niestety, proszę Państwa, nie. Nie wierzcie w tą propagandę. Ja oczywiście uważam, że z głodu nie umrzemy, ale niedobory w zakresie bardzo wielu asortymentów nas czekają. Ale co jeszcze jest gorsze? Że bezsensownie zapłacimy potężną drożyzną. Jeśli twierdzę, i wielu tak twierdzi, inflacja, a w zakresie żywności będzie dwucyfrowa, to proszę Państwa, kto tak naprawdę za to zapłaci, tak? Każdy z nas. Każdy z nas dzisiaj pokryje lata zaniedbań, a szczególnie ostatnich rządu PiS-owskiego, który sam opracowywałem, program rolny Prawa i Sprawiedliwości, gdzie było jasne, że nakłady z PKB mają być takie i takie. Ten rząd kroił rolników za każdy rok, na sensu stricte, nierozwalanych, głupich pieniędzy i tak dalej, na bardzo konkretne działania w rolnictwie. To jest projekt. Rolnictwo to jest wielkim projektem gospodarczym. Około 9-10 miliardów rocznie. Popatrzcie, 50 miliardów zaniedbań. 50 miliardów, za które dzisiaj będziemy wszyscy solidarnie pokrywać. I teraz jest pytanie. Teraz zostało nam 300 tysięcy gospodarstw. Tak, towarowych, tych rodzinnych. Niedługo, jak wielu mi nie wierzyło, to znaczy to są też twarde dane statystyczne, nie da się tutaj matematyki oszukać. To są te gospodarstwa, które faktycznie produkowały na rynek, tak, jeszcze 150-200 tysięcy. Przypominam, że 1 300 000 oni mówią. I dopłaty biorą. O tak. Na 1 300 000 beneficjentów.
a gospodarstw jest niecałe 300 tysięcy rodzinnych towarowych, znaczna część jest zadłużona, wspaniali młodzi ludzie, którzy bankrutują z dnia na dzień i będą coraz bardziej, zostaną wycofani z produkcji, a następnych nie będzie. Frajerów, żeby stawać o 4, 5 rano i kończyć o 10 w nocy, nie będzie. Nie znajdzie się, jeśli zniszczymy tych ludzi. Jeśli pozwolimy my jako społeczeństwo, nie te głupie rządy, jeśli nie przerwiemy tej głupoty, proszę Państwa, będziemy naprawdę płacić wysoką cenę. I to jak gdyby mówię o tym szerokim problemie, ale jeszcze muszę to wzmocnić. Nieważne, że cokolwiek nam dostarczą jeszcze. I że nieważne, że polski rolnik dostarczy dobry surowiec. I w wielu komentarzach chciałbym tutaj, dziękuję Realowi 24, że mogę to szerzej powiedzieć. Pytają mnie, a ile to jest w Polsce gospodarstw, które produkują bez Roundupu? To jest taki środek, glifosat i tak dalej, gdzie się potrzebnie, niepotrzebnie opryskuje. Proszę Państwa, zapewniam Was, że z tej puli 300 tysięcy gospodarstw towarowych, gdzie racjonalnie, bez żadnych badań, jestem w stanie dzisiaj z rękawa Państwu to powiedzieć, z tej puli 300 tysięcy gospodarstw towarowych, które produkują, gdzie nie stosuje się w ogóle lub racjonalnie, to jest co najmniej 60% polskich gospodarstw, gdzie nie ma tego problemu, gdzie Roundup jest, glifosat nie jest w ogóle stosowany, albo jeśli zastosowany, nigdy nie odłoży się praktycznie w roślinach. I pytanie, co z tego? Jeżeli ten surowiec jest zmarnotrawiony, jeśli ten surowiec albo idzie właśnie na eksport, bo każdy się pozna na dobrym produkcie, albo po prostu za grosze jest gdzieś tam wyciągnięty, idzie ewentualnie, ja mówię o surowcu roślinnym, idzie na paszę i zmieszany też niejednokrotnie z tą i tak dalej, z tą paszą, która jest już z zawartością glifosatu i innych środków ochrony roślin, ja mówię teraz przy produkcji zwierzęcej, czyli to jest totalne marnotrawstwo w tym modelu rolnictwa. Mimo, że nawet dobrego część tego surowca polscy rolnicy wyprodukują, tak czy owak z kolei, ten przemysł spożywczy, który został zmuszony, tak, nawet mała piekarnia, a rozmawiam z wieloma wspaniałymi małymi piekarzami, którzy jeszcze funkcjonują i nie tylko, czy małe masarnie, którzy jeszcze funkcjonują lub niedawno zostali zlikwidowani. Rok, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Panie Krzysztofie, ja mam sumienie. Ja nie będę truł Polaków. Ja musiałem się wycofać z biznesu. Bo jeśli bym uczciwie robił, gdybym uczciwie zarządzał, to panie Krzysztofie, mnie nie ma. Więc póki czas jeszcze mogłem. Podam przykład. Wspaniałego przedsiębiorcy z Brańska, masaża, Wieśka Klińskiego. Fajny zakład. Ten człowiek nigdy nie kupił ani jednego kilograma, ani jednej sztuki jakiejś tam świni, tej zewnętrznej i tak dalej, tej trzody, nie wiem, z Niemiec, Danii i tak dalej. Za wszelką cenę stara się jeszcze dzięki takiemu zakładowi, jeszcze trochę tych gospodarstw normalnych, które produkują normalny surowiec, a Państwo możecie normalne coś zjeść, jeszcze może funkcjonować. Jest też taki w pobliżu właśnie tego zakładu, taki nowoczesny, 10 tysięcy sztuk trzody. Nie wiem, chyba nawet, może nawet i z naszego robi prosiaka, produkuje. I co? Serwatka, bułeczki i wszystkie inne odpady. Tam normalnego żywienia nie ma. Ten przedsiębiorca nie kupi tego, bo tego się nie powinno kupować. To tak jak większość drobiu, powinno się zutylizować. Proszę Państwa, kto pozwolił dzisiaj? Prosiliśmy, ja lata proszę, prosiliśmy, mówiliśmy, szczególnie w tak trudnym czasie, w tak trudnym okresie, gdy potrzebna dobra, zdrowa żywność, normalna żywność, która odparnia nasz organizm, prosiliśmy, że to, żebyśmy to zmienili, że to się skończy. Kto największe zaniedbania? Oprócz Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Zdrowia. To jest szef sanepidu. To sanepid. To jest instytucja o największych zaniedbaniach. Ja mówiłem, przestrzegałem jeszcze na kilka miesięcy. I przed panem Pinkasem, obecnym tym uzdrowicielem, który dzisiaj stoi na czele najważniejszej instytucji, która też jest w walce z tak zwanym koronawirusem. Proszę Państwa, mogę jedno zagwarantować w imieniu tych rolników, którzy ciężko pracują. Aha, jedno Państwu powiem. Ja dziękuję Bogu za ten kryzys i ten koronawirus w imieniu tych gospodarstw polskich, które były w tym momencie nękane przez komorników, likwidowane, bo ta swołocz w tym momencie przynajmniej na kilka minut, na kilka dni, czy tam tygodni, miesięcy dała im spokój, że oni normalnie mogą, jeśli mają jeszcze środki, normalnie na wiosnę mogą obsiać, prowadzić w dalszym ciągu produkcję. I tylko to, proszę Państwa, było ochroną.
Proszę Państwa, wydadzą 70 miliardów naszych złotych od roku czasu, półtora roku. W Sejmie Rzeczpospolitej leży przyjęta ustawa restrukturyzacji zadłużonych gospodarstw. Tak, ktoś powie, oni sobie sami narobili problemu i winni, bo po dwa ciągniki. Nie. Proszę Państwa, łapami mieli polscy rolnicy i widłami nawalać, tak? Nie. W XXI wieku, gdzie 30-latkowie już mają problemy z kręgosłupem, tego się po prostu nie bądźmy aż tak amoralni. Przy tego typu polityce rolnej, przy takiej rentowności, jaka była w rolnictwie, takim zdzieraniu, i gdzie państwo, i przepraszam, polskie społeczeństwo, poprzez świadomie lub nieświadomie, poprzez organy, rządy państwowe, stało też, brało współudział w tym gnębieniu polskiego rolnika, gdzie on, przecież ci młodzi ludzie, proszę państwa, tak się starali, Boże, takie obory, taka ciężka praca, powtarzam, praca sami sobie, od piątej gdzieś do dziesiątej, sobota jeszcze więcej, niedziela też, jakiś kościółek, wszystko i tak dalej, i ciężka dalej robota, i wakacje czy coś? Czyście spadli gdzieś tam? Jakieś weekendy? Jak słyszę to słowo weekend, to mi się źle przewraca aż. Ja rozumiem, że jest jakiś odpoczynek, ci ludzie zdecydowali się na taki los. I dlaczego ta polityka tego państwa, a jednocześnie aprobata społeczeństwa, nie potrafiła tych ludzi uszanować? W związku z tym dzisiaj oni wydają miliardy. A gdzie jest ta? Jest ustawa już przyjęta. Natychmiast jest pomoc. Natychmiast ratować tych jeszcze ludzi, którzy chcą pracować, tak? Po nich następnych nie będzie. W rolnictwie możesz mieć ziemię, możesz mieć maszyny, możesz mieć technologię. I co z tego? Jak tam nie będzie rolników, nie będzie właśnie tego wielkiego kapitału ludzkiego, z niewolnika nie zrobisz robotnika. Rolnictwo jest powołaniem. Ta epidemia, ta zaraza, ten kryzys niespotykany i w Polsce, w Europie i w całym świecie pokazuje, jak suwerenność żywnościowa, jak rolnictwo jest newralgiczne. Proszę Państwa, po problemach zdrowotnych żywność, gwarancja zabezpieczenia żywności jest rzeczą zasadniczą i najważniejszą. A co w tej tak zwanej tarczy antykryzysowej? No tak, przypomnieli sobie i fajne hasło, które nie ukrywam, że jest rzeczą normalną. No rolnik to też przedsiębiorca, kimś jest ten rolnik, chyba wyjętym spod prawa człowiekiem. To rzeczą jest normalną i ten niby pan prezydent takie rzeczy powtarzał i tak dalej. Co z tego? I gdzie, proszę państwa, zobaczcie, jakiekolwiek sensowne rozwiązanie, to nie chodzi o rolnictwo. Ja kolejny raz powtórzę. Nas, rolników, może nie być. Jeśli państwo, naród tego nie chce, po prostu nas może nie być i nie ma. I nie będzie. I coraz bardziej ubywa. Natomiast pytanie, czy naród, państwo może sobie bez rolnictwa pozwolić? Szanowni Państwo, muszę się tutaj posłużyć jednym bardzo ważnym przykładem. Panie Krzysztof, jakieś już na koniec, proszę. Już na koniec, bo już prawie zbliżamy się. Jakieś sankcje były unijne, nałożone na Federację Rosyjską, na ich Krym i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem, no nie. Proszę Państwa, ten naród postawił sobie i władza za cel samowystarczalność żywnościową. Od roku 2014 przyjęto program samowystarczalności żywnościowej w zakresie produkcji wieprzowiny. Tak, jest rok 2020. Federacja Rosyjska osiągnęła, co ciekawe, Federacja Rosyjska dzisiaj sprzedaje, konkuruje tam na granicach z Białorusią, taniej sprzedaje właśnie wieprzowinę Białorusiną i niszczy ich rynek. Chcieli, potrafili. Wiedzą, że rolnictwo jest dzisiaj podstawą istnienia państwowości. No i oczywiście każdego narodu. Już nie chcę mówić o tradycji i tak dalej, i tak dalej. Krzysztof Towiński, Konfederacja, był moim Państwa gościem w połączeniu internetowym. Dziękuję serdecznie, Panie Krzysztofie, za rozmowę, za mocne słowa, ale prawdziwe. No, będziemy takie rzeczy publikować i będziemy na żywo robić takie programy, to Wam mogę, moi kochani widzowie, zapewnić, bo uważamy, że trzeba stanąć po stronie przedsiębiorców, a środowiska, a rolnicy są przedsiębiorcami. Serdecznie dziękuję za rozmowę, Panie Krzysztofie. Dzięki, pozdrawiam Państwa. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. Przypominam tylko na koniec, że możecie wspierać telewizję w Realu 24, jeśli uważacie, że to, co robimy, jest dobry. Numer konta jest właśnie na Waszych ekranach. Zapraszam do wspierania naszych medium właśnie, żeby takie rozmowy jak ta się pojawiały na antenie, byśmy mówili, jak jest, a nie to, co się dzieje w tak zwanych publicznych mediach, które mówi, że jest tak fajnie, jest super i za chwileczkę wyjdziemy z tego kryzysu, albo w ogóle kryzysu nie ma.
Otóż jest i będzie jeszcze gorsze. Zapraszam do wspierania Jasnej Strony Nieba. Księża, którzy wygrali z SB, na zrzutka.pl widzicie adres. Można wspierać właśnie ten film dokumentalny, nad którym pracujemy. I zapraszam do wspierania 1% podatku od odpisania na Fundację Polskiego Państwa Podziemnego. Wspierajmy naszych kombatantów. Za teraz dziękuję. Oglądajcie dzisiaj cały dzień. Tak jak mówiłem, po 18 będzie. Zaczynamy taki cykl programów, które będą doradzały przedsiębiorcom. Będą wskazywał, gdzie można się zwrócić po pomoc przedsiębiorcom, no już w tym kryzysie, bo już słyszymy, dochodzi do naszych uszu, dochodzą głosy, że już jest bardzo, ale to bardzo ciężko i będzie jeszcze gorzej. My jako Telewizja w Realu 24 wychodzimy naprzeciw temu, będziemy mówili, doradzali, promowali przedsiębiorczość i przedsiębiorców i mówili o ich problemach. Więc bądźcie z telewizją w Realu 24. Na razie dziękuję i zapraszam na więcej później. Do widzenia, do zobaczenia.